państwa, same zabójstwa, jak państwo widzą, same zabójstwa. Nic dobrego to nie wynika z tego. Tutaj stoi. Same zabójstwa. Także ten rok zaczyna się 16 i 17, to przecież wiadomo, że to samo. Ludzie, bestie. Proszę państwa, bestie, bestie. Mamy film o bestiach, film o bestiach. Jako bydło mówią, jako jelenie mówią, a to, że Jelenia Góra, a to, że w Ełku, bestie. I Polacy, i nie Polacy, to wiecie państwo, to nie ma różnicy, bo teraz oni jeszcze tylko muszą odróżnić, czy to nie był jakiś atak terrorystyczny. W 18 dniu 20 maria, 20
jakby. No i ta atmosfera oczywiście, że oni chcą, a oni mogą... Bestie. U nas bardzo dużo na temat bestii jest, proszę Państwa, w naszym kanale. Elhof Art, Blue Art, jak tylko Państwo chcą. Bo w tym spotkaniu, które ma, to jest wystarczające, że jest to ta polityka, ponieważ w tej konferencji nas się wybroniła. No tak, myślę, że to jest nie Radio kończyka. Burczenie jest, burczenie. Proszę się nie przejmować. Inaczej się nie da i nie da się wydać wyborów, jeżeli się tylko proponuje również
wszystkiego nowy. No więc wchodzi znowu tutaj wcześniej dzielicie politycznego skoczyna na konwencję programową dla formy i w sytuacji kryzysu stopnia do autorytetu alternatywy dziedzictwa mówi do akcji, to w tym obowiązku to jest zmiany. To było to związane ze wpływem tego co dzisiaj pojęcie, że po poświęceniu do akcji nie wyjechali i nie wiem, w procesie za to zgłoszono. Może z kilkadziesiąt takich z Warszawy, którzy mają te konferencje za spółkowanie. Żebym się tak trochę pokazał, ale to co sam komentuję. Na pewno, że nasze
No jeżeli piwa nieuchwalna, to jest kultura w rękach rodziny, a ludzie zostali tak wygnani z tej domy, tylko już piwali po wojnie, to może wyczuwali osób, połowa sobie, który kupił kupić. Teraz bardziej oddala się tylko z Europy, Stanów, coraz bardziej się zamienia w dyktaturę. I tak chciałbym stabilizować się w Turcji. Można różne teorie wysyłać, że ktoś stoi za zamachami, to teraz widać, jak to korzysta na tym. To wystarczy z Iran, bo im większa destabilizacja w krajach, to jest sunnicki. Takich jak Turcja, jak Arabia Saudyjska, to jest po prostu dla Rosji, dla Iranu. To Thank you.
Jeżeli chcę oprócz państwa osobistego włączyć RKL-ą i też zeznać elektra, czyli teraz jest prąd wyzwolenia także zwierzęta, no i ten świat diabła, jak to wygląda? Zwierzęta i ten świat diabła, szatana. A niektórzy to nie rozumieją, że świat, że świat, że światowy człowiek. No ale to chodzi o świat diabła. To pokazuje, że ci ludzie są gotowi na wszystko. Nie ma dla nich świętości, nie ma dla nich świętości świąt rodziny, nie ma dla nich świętości demokracji, nie ma dla nich świętości kochane i umiłowane i ojczyzny, bo to jak dzisiaj zachowuje się polski Sejm, jak zachowuje się polski parlamentarzy, zachowuje się i tak naprawdę obniża się autorytet polskiego posła. Zacierają ręce ci wszyscy, którzy Polsce źle życzą, a ci, którzy, no, chciałbym wierzyć, być może naiwnie, że w swojej nieroztropności, bo nie chcę powiedzieć głupocie, są instrumentalnie do tego wykorzystywani. Stare radio bez anteny, to jesteś tak dziwny. To jankowe. W miejscu polskiej demokracji, zamównicą polskiego Sejmu, publikując te idiotyczne filmiki, te pożal się Boże wierszyki, te przemowy, to, że nie świat diabła, świat szatana. No to świat religijny, świat polityczny, a jak świat religijny, to Moherowi lepsi, Moherowi gorsi, więcej zła mniej. To mówimy dzisiaj o leczeniu homeopatycznym, że leczy się też tym samym. No to właśnie byłby to scenariusz, który na naszych oczach jest od kilku dni realizowany. Panie Marszałku, Ryszard Petru mówi za bloku, zablokujemy posiedzenie Sejmu. Dzisiaj także zbiera się klub Platformy Obywatelskiej, by podsumować dotychczasowy przebieg protestu na sali obrad Sejmu i omówić scenariusze na przyszłość. Natomiast lider PSL-u mówi, proponujemy, żeby kolejne posiedzenie rozpoczęło się od przyjęcia uchwały, na podstawie której Sejm jeszcze raz uznano by uchwalenie budżetu na sali kolumnowej. Ja się wśród opozycji totalnej, jak sama siebie lubi nazywać, a jak Andrzej Gwiazda celnie znowu określa opozycji totalitarnej, no, pojawiają się głosy pewnego rozsądku. Nie chcę odnosić się szczegółowo do propozycji pana prezesa Kosiniaka-Kamysza, bo szczegółowo się z nią nie zapoznałem, no ale no, chciałbym wierzyć, że wśród... Radio Koncita, o bestiach, o wołach, o bydłu, o jeleniach, no co jest? Nie mam żadnych złudzeń co do Platformy Obywatelskiej i pana Petru, bo to ich zacietrzewienie, zapętlenie i te zapowiedzi jakby kolejnego, chcę powiedzieć to bardzo wyraźnie, łamania prawa. Mówił o tym pan prezes Jarosław Kaczyński w swoim wywiadzie. Co to wszystko służy szatana? Tutaj są wyczerpane znamiona popełnienia przestępstwa. To Jezus dzieci przyjmował, powiedział, nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie, bo dziecko mądrzejsze jest od ludzi dorosłych. Ludzie dorośli, o, teraz pomordowali się, pobili się, są chciwi, są... Mamy tutaj punkt trzeci, baba dziad. No to chciwa, pazerna, chciała panować. No, Makryna Mieczysławska i kolejne inne. Ile tych bab w historii było? Tutaj troszeczkę miałyśmy o tym Kaddafi. No ale to przykład całego systemu, że w Rzymie starożytnym, a ta cała religia rzymskokatolicka, to rzymskołacińska, z systemu rzymskiego się bierze. I co tam w tym Rzymie było od 325 roku? Wszystko wolno, wszystkie religie święte, to kult słońca, kult umarłych, to wszystko weszło, dusza nieśmiertelna, jedzenie na grobach, wszystko zostało cudzamen do kupy na glanc, czyli po prostu jedno wielkie zło, w tym wypadku religijne, było też zło polityczne, trochę tego, trochę tamtego, a że tu w Warszawie jest też mydło i powidło, to akurat, niech państwo popatrzą, Kaddafi. Jakie terytoria? To też Afryka, Libia, proszę państwa. Cały świat jest taki sam. Libia, Rzym, Moskwa, Rosja, no bo ten Kaddafi był przyrównywany do tego, co swoją matkę zamordował, co swoją rodzinę wymordował, Stalina. No to wszystko. Takie zdarzenia
A że Rzym, no to Rzymy mówię, że i polityczny, i religijny, ale bestie, ludzie. Widzicie Państwo, wszyscy kłamią, bestie. I ponieważ to wszystko to są bestie, to my chcemy tu pokazać talerz ludzki. Proszę bardzo, kazany na talerz. Oni by wszyscy chcieli. Proszę zobaczyć, do czego się posuwa. Mamy talerz ludzki. Tu swego czasu też pokazywałam patelnię z papierosami, właściwie petami Janka, bo on pety zbierał i... Jak ten nauk się rozwija u ludzi, że ludzie za papierosem, za alkoholem i za głupotą to lecą. Są jak zwierzęta. Mamy też tutaj Biblię. Proszę szukać Biblii. Gdzie mamy tutaj Biblię? W naszych wizualizacjach. Dla radia Tok FM, Euro, Conchita Barbie, Baby, Langstrom, Extra, kanałów wielu. Mamy El Mercedes, proszę trzymać się kanału El Mercedes. Jesteśmy też w porozumieniu z innymi kanałami, jak Elka Pierdzielka, proszę Państwa. Jesteśmy w powiązaniu z kanałem Blue Art 2000, Elhof Art 2000, czy Elhof Art, czy Ela Knor. Serdecznie Państwa zapraszamy do naszego radia. Tok FM Euro, Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Tak zwane udomowienie banku. Co poprzedziło całą tą awanturę w Sejmie? Powrót większości udziału w banku Pekao S.A. Co poprzedziło tę awanturę? Wzmocnienie polskich rodzin poprzez projekt 500+ dla każdej polskiej rodziny. Ile w polskich domach dzisiaj zostało zakupionych prezentów pod choinkę? Nie z tak zwanych pożyczek lichwiarskich, które zostały uderzone tym, że tak zwanych parabanków, że te pieniądze znalazły czyli, się proszę Państwa, Lalecki, czasie bestii. To trzeba napisać. Lalecki, czasie bestii. Zapowiedź, o czym ogłosił pan prezes Jarosław Kaczyński w Białej Podlaskiej, że rusza projekt mieszkanie. Lalecki, czasie bestii. Że polskie rodziny nie będą już niewolnikami kredytów frankowych, do których namawiał pan Petru,
że nie będzie sytuacji, że człowiek będzie skazany dożywotnio, nawet jego... Laleczka, dziecko niewinne, prawda? Dziecko małe. Tak. La, le, pompowany. To jest istota rzeczy. To jest istota walki. Lobby deweloperskie, które... Laleczka, Stasie Becki. Wiadomym jest, że można wybudować metr mieszkania w zależności od lokalizacji od 1700 zł do 2200 zł. A mieszkania są sprzedawane od 800 zł. Możemy to, proszę Państwa, ukoloryzować. Możemy to zmienić. Laleczka w Stasie Becki. Proszę bardzo. To jest ta prawdziwa oś niebiesko. Żebyśmy sobie nie dali wmówić, że tu chodzi o wolność mediów w polskim Sejmie. Czerwono. Albo, że niekonstytucyjne czy nieregulaminowe działanie marszałka Sejmu. To chyba ktoś o, że tak powiem, bardzo małym rozumie. Jasno być nie mówi, proszę Państwa, udamy jako nowy. Nowy film, czyli jeszcze jeden film. Laleczka w czasie bestii. No bestie to wiecie Państwo, mówią bydło, mówią jelenie, mówią krowy. No to wiecie Państwo, tutaj też zapraszamy taką Ewkę. Ewka wielka, tu gdzieś w internecie jakaś taka wielka krowa chodziła, fajna. Mnie się to podoba. I ona tutaj też pokrzywdzona przez Mareczka i w ogóle. I och, w końcu się złoty czas dla różnego rodzaju oligarchów, których majątki rosły tylko i wyłącznie dzięki temu, że mieli dostęp do ucha polityków. I stąd taka walka. Kończy się też czas tak zwanego rządu dusz jednych czy drugich ośrodków medialnych, bo okazuje się, kanał że Mercedes, jak nie jest wolnym rynkiem, to nie są to geniusze. Zabrać po prostu złym ludziom galerie i tyle. Ja myślę, że to dużo by to nie trzeba było. Pieniędzy budżetowych, państwowych, to sobie mogli wtedy... Jest 30 minut na przykład, a my tam mamy 59 minut, to jest koło. ...roić żodą, sformują duszę nowego obywatela, nowego człowieka, że zostanie wyrokowany rodzina. A my chcemy taki śpiewany, prawda? Zredukuje się Polaków tylko czyli gdy nadaje nasze radio siły wytwórcze i takiego rezerwuaru wiecznych zysków. Otóż podjęliśmy działania mające na celu też 59 minut, ale to jest nie śpiewane. Odbudowę polskiego przemysłu, postawienie na polską energetykę, na polskie kopalnie, polskie stocznie. No i mamy odpowiedź, mamy regularną w tej chwili anarchię w państwie. Ale chcę powiedzieć, nie cofniemy się ani narody. Mamy mandat demokratyczny, nie będziemy zabiegać narody. O to, chce nas opozycja odwołać od władzy? Proszę bardzo. Zobaczą. Proszę bardzo, ale przy urnie wyborczej. Proszę bardzo, się zastraszyć nie damy. Zapowiedział Petru, że on będzie blokował polski Sejm. Chce konfrontacji, chce anarchii. Musi się liczyć też z tym, że w demokratycznym państwie prawo będzie respektowane i przestrzegane. Dzisiaj również wobec tych, którzy to prawo będą łamać. Panie marszałku, co rusz opozycja wyprowadza ludzi na ulicę, także w mediach społecznościowych. Pokazały się różnego rodzaju informacje, tak zwane także wydarzenia informujące o różnego rodzaju marszach, które mają się odbyć w Warszawie. Marsze dotyczące poparcia dla rządu pani premier Beaty Szydło za Prawa i Sprawiedliwości. Czy Prawo i Sprawiedliwość jakiś z tych marszów organizuje, bo tych informacji jest bardzo wiele. Są różne religie, bo w skład Babilonu Wielkiego wchodzą różne religie. Bardzo różne religie. Bo takie sygnały dostajemy z całej Polski. Którzy chcą, którzy mają taką potrzebę pokazania. Jestem wdzięczny również panu przewodniczącemu. Skład Babilonu Wielkiego wchodzą różne religie. Mamy ludzki talerz, proszę Państwa. I laleczkę kontra tłuste baby, makryny Mieczysławskie, baby, oszustki. Wszelkie litki, które mają. To trzeba też Polakom powiedzieć, żeby tutaj nie mieć jakichś rozterek w sercu, bo oczywiście media mętnego dorzucają. Dzisiaj o bestia. Bydło, osły, jelenie. Takie, wiecie Państwo, bestie mówią gruboskórne. I teraz mówią, że w Ełku zamordowali, tu zamordowali, że jacyś dzicy ludzie. Ale wiecie Państwo, to się bierze ze złych pobudek. To się nie bierze, siła też. No niedobrze, jak ktoś silny nas przygniecie. Ale to z umysłu bierze. Ze złego wychowania. Z innego może. Szatan, diabeł to wykorzystuje i ludzi świętych posyła. Posyłał już dawno, żeby mordowali innych ludzi. Nie wiadomo, co ma się za tym kryć.
w imieniu krzyża to robili krzyżacy, no i nie tylko. Albo tutaj mówimy też o Rzymie starożytnym. Co tam z Rzymu wyrosło? W 325 roku sobór w Nicei ujednolicił, upaństwowił, zjednoczył różne poglądy polityczne, religijne w jedną całość. Stanowiło to jakby jedną religię. Roztropność, bo wiedzmy, że oni będą no, Jezus różnego Chrystus, rodzaju sztuczek się tutaj jest Jezus łamać, Chrystus. Mamy tutaj dwie kobiety, to też namalować można, nie ma tu żadnych świętych ludzi w Warszawie, nie ma żadnych mormonów, nie ma żadnych ewangelików, nie ma ludzi prawosławnych, prawych, a Prawo i Sprawiedliwość, no to niech Państwo sobie sami ocenią. Ja tu nic nie mówię, nic nie komentuję, nie krytykuj, nie oceniaj, a mów od siebie. A to, że coś leci przypadkowo, to w domach różne rzeczy ludzie oglądają, różne filmy oglądają. To nie musi być koniecznie tak, czy siak, czy owak, czy srak. Serdecznie Państwa pozdrawiam i buziaczki. Ale będzie to bardzo bestie, bestie, bestie w ludzkiej skórze. To jest małe dziecko bezbronne, Jezusiczek. On się tam narodził kiedyś, potem Jezus był duży, a oni go będą lulać. Potem Jezus Chrystus jak był duży, to już od roku 1914 panuje jako król, a oni go będą lulać, a oni go będą... Czyli po prostu, że odwracają uwagę od rzeczy ważnych. Tak samo jak w homeopatii. Mała choroba, którą zaaplikujemy, odwraca uwagę od choroby głównej, wielkiej. Tak się leczy w homeopatii. I tam u bonifratrów na Sapieżyńskiej też nasza sprawa do sądu spadkowa została przekazana. Chociaż my to nie robimy tego za wszelką cenę. Zobaczymy, co dalej będzie się działo. Zapraszamy Będę prosił od ustnego serca, żeby włączyło się również to środowisko Buziaki, Rodziny Radia Maryja, Solidarności, innych stowarzyszeń, organizacji niepodległościowych i wtedy rzeczywiście poprosimy, żeby spotkać się w Warszawie i się policzyć. Kobieta, dziecko i smok. Polska to niepokojące sceny, które właśnie widziałeś, są części prawdziwego i doniosłego proroctwa, które postawiono otrzymał 2000 lat temu. No tutaj chodzi o pisze o apokalipsie. Czy możemy się czegoś więcej dowiedzieć z apokalipsy, co sprawozdanie, co historie podają nam przed tysięcy lat? Rzeczy zapowiadają, które będą miały miejsce niebawem. Kim jest kobieta, kim jest dziecko, proszę Państwa. Wyrabiają ludzie, którzy również uzyskali swój mandat z rąk polskich obywateli. Obietnica, bestia i Babilon. Bardzo ciekawe, proszę Państwa. No to są różne filmy. Będziemy prostować, bo przecież wiadomo, że świat będzie się dzielił, dwoju, troju, będzie się sam wyniszczał, tak jak ten rak. Na organizmie ludzkim, na apostoł Jan, wielka walka pomiędzy dobrem i złem, jakieś bestie. No, także proszę Państwa, no te zarazki może źle nie wyglądają w naszym organizmie. Sekrety przez wieki owiane były tajemnicą, aż do naszych czasów, od królów władców, którzy w ciągu wieku... Panie Marszałku, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję oczywiście za spotkanie. Tutaj jest akurat historia chrześcijańska. Będziemy oczekiwali na oficjalne chrześcijaństwo, wiecie Państwo, chrześcijanizm, a chrześcijaństwo to jest duża różnica. Ta niewiasta obleczona słońca. Wieniec i gwiazdy, 12 gwiazd, jest brzemienna, żoła ciecię, bóle męskie rodzenia i staną smok, przedmająca rodzić niewiastę, proszę Państwa. Dziecko jest zwierzęciem, talerz ludzki. Wielu biblistów przez lata studiowało te fragmenty i nic nie wiedzieli, o co tu chodzi, ale tuszowali też dodatkowo. I o co tu chodzi, jeżeli też mówimy o rzezi niewinnej. A korzystając też z okazji, bo rok już ten zmierza ku końcowi, wszystkim pracownikom Judea, historia czasu narodzenia się Jezusa Chrystusa. Oto tu wszystko zauważ Biblię, że tu jest gdzieś Biblia, po omacku, po ciemku, wyczuj po kształcie, po charakterze, wyczuj Palestynę, gdzie się urodził Chrystus, po charakterze. Bóg zapłać, dziękuję serdecznie, rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja. Teraz, bardzo mówiliśmy tutaj o Stalinie, o Kaddafi.
Herod też. Małe dziecko się narodziło. Herod był bardzo wściekły. Chciał to dziecię zniszczyć. And they determine it's probably been maybe 2 years most since this child was born, maybe less. They find out from the Pharisees and the Sadducees exactly where this child is to be born. And he finds out it's Bethlehem. And he worried about losing his throne. And so he has such anger against this child. He sends in the soldiers to come. Konkretnie na zamku Agricola w Warszawie, no przecież tam protestowała pani Łabonarska, był różaniec, żeby minister Zdrojewski i pani Milanowska otrzeźwieli, co oni proponują. Oni mówili nie, nie wolno artystom zawracać głowy, nie wolno niszczyć ich wspaniałych pomysłów. Co wspaniały pomysł, to jest zboczeniec nagi przy krzyżu, czy ta kręgolata teatralna, która jest właściwie prawie w każdym polskim teatrze. Proszę Państwa, widzimy, że sporo się zaczyna zmieniać. To nas cieszy. To Radio Conchita, Tok FM Euro, Conchita, Barbie, tym, Baby, Langstrom Extra. Także Państwo zobaczą, jak ludzie się biją, się kłócą, mają rację, nie mają racji, ale po co to na chama, po co to na siłę, po co to na wszelką, za wszelką cenę. Musimy reagować, bo to umacnia dobrych polityków, to daje im siłę, daje im przekonanie, że idą właściwą drogą, że dobrej sztuki, prawdziwej sztuki, a nie plugawej sztuki, oczekuje naród, naród, który za tą sztukę płaci. To nie jest tak, że pan sobie XY, prawda, ze swoich funduszy, prawda, przedstawia taką czy inną swoją chorą wizję, tylko to są budynki teatrów, które naród wystawił, to jeszcze przed stuleciami, prawda, które naród utrzymuje, a teraz w taki czynny sposób, prawda, kilkadziesiąt lat temu, czy kilkanaście lat temu zdobyta władza przez różne układy, no służy nie dobru, tylko niszczeniu dobra. Proszę Państwa, musimy pomalutku już kończyć naszą rozmowę. Ja bym chciał wlać ten optymizm. Optymizm płynący z tego, że mimo wskazanych... Czym jest ta kobieta najpierw? No to trzeba... Dużo mądrości. Sporo się zmienia. I to jest źródło naszego optymizmu. Optymizmu, który nie płynie z naszych... Nasze obrotowe radio teraz się troszeczkę porusza, bo temat bardzo trudny, na temat bestii. Narodzenia Chrystusa Pana, Syna Bożego, Zbawiciela... Ludzie tutaj różnie się wypowiadają, różni bibliści, musimy mieć... Proszę Państwa, oczywiście, twój rozum. Twój rozum. Litka jakby tu zobaczyła, że tu coś na ten temat, to zaraz by cicho siedziała, chciałaby sobie wyjść, ale że gdzieś wyjść dalej nie może, no to musi siedzieć i słuchać. To są te baby, baba dziad, jako trzeci temat, proszę Państwa, w temacie na święta mamy. Groby pobielane, faryzeusze, baba dziad, no i wolny temat, co kto tylko chce, po czwarte. O bestiach dzisiaj, proszę Państwa, mówimy o zwierzętach, że jak bestiach zwierzęta i dosłownie ich przenośnie, chodzi o to, że to wcale nie jest taka wielka przenośnia, jeżeli, proszę Państwa, wymordują 40 osób, 50, to im więcej, tym lepiej, no to... A widzimy, to są te właśnie bestie. Obszary zła odsłaniają się teraz właśnie, czy to poprzez działania Ministerstwa Sprawiedliwości, czy działania szatana. Informacje medialne rzetelnych dziennikarzy. I to nasze radio też zachowuje się niespokojnie, może kamera naszego radia, to potem na Blokoncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra, zachowuje się niespokojnie.
po co na początku powiedziałem, umiłowanie Chrystusa przede wszystkim i oczywiście obrona wartości. Szatan jest, proszę Państwa, jest. To nie jest bajka. No tu niektórym to, wiecie Państwo, zależy na tym, żeby rozpropagować tę naukę, że szatana nie ma. Zresztą jemu samemu, szatanowi na tym zależy. Idzie chciwa baba uwaga. Żebyśmy brali niedzielę. No wiele mamy już w tej chwili tygodników i nawet gazet tych mówi za niemieckie pieniądze płacone, czyli mówienie tego, co Niemcy chcą. Ale żebyśmy brali te gazety naprawdę polskie i wierzyli w słowo polskie, wierzyli w Boga przede wszystkim, a Bóg... Trzeba uważać, kto wchodzi, bo to teraz to już... Jak spadkobierców tyle, to już nie wiadomo teraz. Pana Adama Bujaka, naszego gościa, życzę naszym... Teraz nie wiadomo. No w Ameryce to i w łeb strzelają, tam jak ktoś domu broni, to ma broń. Ufnego, mimo tych wszystkich zawirowań, ale ufnego... Przewrażliwienie, ale i prawo jest, że może nawet jak zabije, to nic nie zrobisz mu. Bo on bronił swojego domostwa. I optymizmu, i radości, i wytrwania. Także tak diabeł zrobił, to nie to, że tam dobrobyt i jakiś Pan Bóg, bo mówią Bóg to Ameryka, Ameryk, Bóg też jest. Ale proszę Państwa, wszędzie diabeł, nawet to Państwo macie w tym. Wszędzie diabeł i chciwe baby latają po świecie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Także coś strasznego. Drodzy Państwo, o tej porze zapraszamy do wysłuchania aktualności dnia z dnia wczorajszego. Wszędzie szatan. Devil the Great. Tutaj mamy troszeczkę na temat bestii, proszę Państwa. Coś niesamowitego. Jakie to ciekawe. Boss. I nigdy nie mam dosyć tego. No to są zaszłe historie, ale dzisiaj mamy już... Który mamy dzisiaj? Już mamy drugi, trzeci już jutro, tak. Czas leci, Państwo zobaczą. Także poglądajmy troszeczkę tego filmu o bestiach, bo ludzie są jak bestie. Krowy, bydło, jelenie, ale te bestie, proszę Państwa, które są opisane w Księdze Daniela, to są bestie straszne. Są to, proszę Państwa, bestie przerażające. Bo te nasze cztery tematy to delikatne są, proszę Państwa, na święta. Zaraz Państwu to przypomnimy jeszcze. Ale te bestie są przerażające. No. I tutaj, proszę, podczas gdy poganie żyli w ciągłym strachu, chrześcijanie cierpieli tortury i śmierć. Także to wiecie Państwo, to są straszne rzeczy. A potem mordowali tych chrześcijan. Ponure uroczystości. Chrześcijanie byli rozciągani, przeżynali, proszę Państwa, przeżynani na pół, zabijani, gnęli na każdy możliwy sposób, w jaki można było tylko pozbyć się, proszę Państwa, chrześcijan. Jednak w obliczu pełnej bólu śmierci często pozostawali radośni. Zapłaciło to najwyższą cenę. Tak, modlitwy. No tutaj religianci mówią o kościołach, ale ich mordowali się potem i w kościołach i wszyscy. My to mówimy o chrystianizmie, który to chrystianizm z kościołami po prostu nie miał nic wspólnego. Państwo zobaczą, jak ci ludzie mówią sami, gdy mówią o bestiach, są podobni do tych bestii. Oczywiście to prawda, że młody kościół to chrystianizm, młody kościół się rozpadł. 325 rok, soborze w Nicei, wtedy już wszystko wolno było, proszę Państwa. I huzia na juzia przeciwko chrześcijanom. Proszę Państwa, Tertulian twierdził, że coś idzie nie tak.
człowiek, który wprowadza olbrzymią tak, że to chrześcijanie, że jak choroba, że to chrześcijanie, że jak coś się dzieje, to wina chrześcijan. A chodziło mu o to, że nie można było zniszczyć wszystkich. Także państwo zobaczą, chrześcijanie w całym Imperium Rzymskim dosłownie zeszli do podziemia wtedy. A to był chrystianizm, labirynt tuneli i komór. Pod rzymskimi miastami stał się znany jako katakumby. Mówimy, katakumby są ważne. Aby coś zrozumieć, proszę Państwa, katakumby są ważne. Po pierwsze, wiele osób, tak, jaskinie, katakumby, chrześcijanie po prostu się tam chowali. Katakumby, prawie bez wyjątku, katakumby. Jaskinie, pieczary zostały wydrążone przez chrześcijan, proszę Państwa. Chrześcijanie przygotowywali cały labirynt pod ziemią. Czasami nabożeństwa odbywały się tam. Głównie też w grobach męczenników, w samych grobach, proszę Państwa. Druga kwestia to sam fakt grzebania umarłych, akt. To jest bardzo istotne, proszę Państwa. Chrześcijanie wierzą w zmartwychwstanie ciała na przykład, a nie duszy. Oczywiście to pojęcie zmieniało się, ewoluowało na przestrzeni wieku, ale z tego, co my mamy dzisiaj, wszystko zmienione. Wierzyli, że są wskrzeszeni, że będą w formie ciała, konkretnie dlatego decydowali się na grzebanie zmarłych, a nie kremację. Dlatego też ktoś to widział, jak grzebie swojego zmarłego, szczególnie w czasach, gdy to była intensywna fala, wtedy prześladowali są mniej więcej, tak jak ktoś mówił, ogniem ścigany, chodźcie, sprawdźcie mnie, może jestem chrześcijaninem. Ognie. Wtedy w roku 306 naszej ery, gdy nowy cesarz doszedł do władzy, wszystko zaczęło się gwałtownie, proszę Państwa, zmieniać. Konstantyn Wielki był zdolnym przywódcą, do niego dochodzimy, i przebiegłym politykiem. Państwo zobaczą, Konstantyn miał walczyć na kilku frontach, wojna polityczne, osobisty cel miał, który nie miał nic wspólnego z chrześcijaństwem, zwycięża, poruszając się o to tam. Tak. Maksymki już we Włoszech ruszają się w dół, skąd Konstantyn porusza się. Włochy. Długi odcinek drogi. Bucik wygrywa jedną bitwę za drugą, kiedy maszerował ze swoją ziemią. I do niego przyszedł wtedy Bóg. Miał sen staniesz się chrześcijaninem. Umieść ten znak na swojej tarczy i zwyciężysz. Krótko po tym rzeczywiście miał wizję, która ma tak Konstantyna. Historia Konstantyna, która to jest minuta filmu, 19 minuta filmu, proszę Pani. Greckie słowa, przez to zwyciężysz, o tutunika, proszę Państwa, czyli w tym znaku to jest historia, że to był ten znak, jaki to był znak, pojawiał się ten znak. Wcześniej nie było tego znaku, istnieje wiele różnych źródeł, ale wydaje się, że Konstantyn mówi, otrzymałem tę boską wizję i anioł powiedział mi, że w znaku krzyża będę zwyciężał, że w znaku krzyża. Konstantyn kazał swoim wojskom umieścić na tarczach chrześcijański znak, proszę Państwa, umieścić na tarczach chrześcijański znak. Straszne. Jego wróg wychodzi z miasta, no, aby zmierzyć się z nadchodzącym Konstantynem, które dobrze, wojska były wyszkolone, ponieważ miały ze sobą nauki, podążając od Mediolanu w dół. Jego wróg przechodził przez rzekę Milivian Bridge. Proszę Państwa, mając przed sobą Konstantyna i jego armię. Ojej, i rzekę i miasto za sobą, proszę Państwa. Nie jest to najlepsza sytuacja, jeżeli nie pokonasz tej armii, nie masz mi się wycofać jak, a więc przegrywa. Dla Konstantyna, który nie jest jeszcze chrześcijaninem, jest to bardzo duże zwycięstwo. On sam uważa, proszę Państwa, że chrześcijański Bóg dał mu wygrać. Chrześcijański Bóg jest silniejszy niż inne bóstwa. Oczywiście, że Konstantyn uczynił symbol chrześcijaństwa. Częścią cesarskich. Tak, był pewien, że dzięki niemu wygrał. Będąc dobrym cesarzem rzymskim, pomyślał, proszę Państwa, na ten znak, jestem na dobrej drodze. Szatan mu tak podpowiada. Więc jeśli jesteś poganinem lub kimś, kto jest zagubiony w religii, otrzymałeś takie zderzenie bóstw. To pojawił się na samym szczycie chrześcijański Bóg, krzyż.
sam wyciągnij wnioski. Stopniowo cesarski sprzeciw przeciwko się zaczął się cofać. Zaczął się cofać. W trakcie panowania Konstantyna chrześcijanie przeszli drogę i przeszerowanie. Tak, od tego do tego pułapu. I państwo zobaczą, że już przestali mordować chrześcijan przez ten krzyż, bo ten krzyż był ocaleniem. I teraz państwo zobaczą, jak diabeł ewolucyjnie dalej działa, jak diabeł dalej podchodzi, proszę państwa. Tak. Awansowanie w wojsku, w cesarskiej służbie cywilnej, jeżeli chciałeś, to wszystko zachęcało, bo wszyscy byli na górze. Tak, chcesz awansować hierarchii, coś musisz uczynić. Wojsko, służba cywilna, po prostu na dworze. Dzisiaj to samo jest. Ludzie, tak, tak. Bardzo atrakcyjne wojsko. Teraz też Konstantyn wydał edykt o tolerancji, słusznie zasługiwać na tytuł wielkiego, Konstantyn Wielki, ponieważ zmienił historię świata, kierując na nowy kurs, a chrześcijaństwo, które do tej pory było krwawo prześladowane, uczynił religią państwową. Tak, gdy ludzie z całego Imperium Rzymskiego weszli do kościoła chrześcijańskiego, wnieśli ze sobą wiele swoich wcześniejszych pogańskich wierzeń. Teraz, gdy chrześcijaństwo nadano symbole legalne, religijne w tych kolejnych, proszę państwa, pokoleniach, dużej liczby osób, tej wyższej elity, wyższa elita, tłumaczymy. Teraz chrześcijan zaczyna przebywać 10%, 15%, 25%, zwiększa się dramatycznie kolejny 1-2%. To znacząca zmiana, 1-2. To wtedy chrześcijaństwo stało się tym, no, czyli chrześcijaństwo nominalne, proszę państwa, chrześcijaństwo z nazwy. Państwo zobaczcie, to się czasem przywódcy kościelni, tak, przepych ceremonii, z szaty, przepychu, tak, częścią religii, tak. Pierwsze miejsce, tak, tak. Zaczęli nauczać przesądów, tradycji wymyślonych przez człowieka, papieże. Teraz zamiast przekształcania pogańskiego świata przez Kościół, poganie zaczęli zmieniać Kościół. Poganie z pierwszego wieku naszej ery wyjeżdża symboliczny, przedstawiony w treściach róg Nowego Testamentu. Ukazuje on kształt ówczesnego kościoła, ukazuje wjeżdżającego w długi, ciemny tunel okresu 3-4 stulecia wieku. 4 wiek stulecia, ciemnego z tunelu. To Kościół, mówią, Kościół katolicki, tak mówią badacze, że pytamy, co się stało? Co się stało? W roku 1391 z rozkazu Teodozjusza chrześcijaństwo stało się oficjalną religią państwową. Kult w pogańskich świątyniach, wszystkie inne religie, praktyki wstrzymane. Próbujesz schrystianizować imperium, próbujesz schrystianizować pogańską kulturę. Proszę państwa, stare bazyliki szły w zasadzie pogańskimi, stały się pogańskimi świątyniami. Umieść tam krzyż, wstaw obrazy przedstawiające, tak, biblijnych bohaterów, świętych, męczenników, wstaw tam krzyż. Chrześcijanie celowo i w pełni świadomie to robili. Wstaw tam krzyż. Prawie sławny przywódca opisał to wszystko w trakcie, który przetrwało do dziś. O, na placu Trzy Krzyży podobny kościół ktoś pisał o otwartych atakach swoich. Proszę państwa, pogańskie kościoły, chrześcijańskimi kościołami przejęliśmy je, oczyściłyśmy je, poświęciłyśmy je, zmieniłyśmy je. Tak, nowe oblicze chrześcijaństwa. Tak, system wiedzy. Tak. Gdzie są wasi bogowie, jeśli pozwalają by ciało, a zatem chrześcijanie? Nominalnie, celowo. Tak. Manipulują. Państwo zobaczą, jaki to ciekawy jest taki film. To Ewka Laskowska powinna ten film obejrzeć w celu szerzenia. Nie wiemy natomiast. Nie oglądać jakąś sagę, głupoty zmyślone, tylko raczej, bo nie ma czasu w życiu. Przejrzyj to, co było, żebyś mogła się szybko zorientować, na jakiej drodze jesteś, czy prawdziwej, czy fałszywej. Najczęściej na drodze fałszywej, no bo to skoro tych złych napędzki, tutaj mówiłyśmy. Dobrze. Miliony pogan były naturalnie niechętne, aby pozbyć się swoich bożków. Rzymianie i Grecy tak przywykli do otoczenia, otaczania się pogańskimi
symbolami. Z chrześcijanami to samo. Chrześcijańskie imiona swoim bożkom, jak Paweł, Maria czy Piotr. Posąg Jowisza stał się posągiem Piotra. Jest to oczywiste. Ze względu na tarczę słoneczną oznacza to, że to jest Piotr, lecz pogański bożek. To jest pogański bożek. Hej, dlaczego nie wziąć męczenników? Mówiłam, wielkich męczeń Kosme, Damiana, czyż nie? Wyobrażenia Izydy, która pierwotnie była egipską boginią, ale została przyjęta przez Greków aż w końcu. Stała się wyobrażenie Marii z dzieciątkiem. Tradycja bogini przedstawiającej matkę. Jest widoczna w każdym momencie historii, widać ją w mitraizmie i w Babilonie. To samo dotyczy Persji. Wydaje się, że Maria była boginią bogiń, pewne cechy. Nosi granatowy płaszcz, stoi na półksiężycu. Izis nosi, oto matka wszystkich, bo Izyda, nosząca swego syna Horusa. Izyda, to wyobrażenie otrzymało nową nazwę. Teraz jest to Maria, teraz trzymająca dzieciątko Jezus. Inny przykład, Bóg Hermes ukazywany jest jako Chrystus, dobry pasterz. Asklepios jest wzorem wielu obrazów. Ojej, młody, energiczny Bóg z kręconymi włosami, opadającymi na ramiona i z niewielką brodą. Wkrótce posągi świętych, a nawet Jezusa.